Witam bardzo serdecznie w bonusowym odcinku Miasta Zbrodni. Dziś sobie odpoczniemy od naszego imperium transportowego i zakończymy naszą przygodę z naszym detektywem. Zerknijmy do naszego dziennika. Porozmawiaj z ojcem. Porozmawiaj z ojcem i dowiedz się, co ma do powiedzenia. Okej. Co my tu jeszcze mamy? Zerknijmy na mapkę. Scena cyrkowa. No dobra. Pewnie jesteś zdenerwowany. To twój pierwszy występ przed wielką publicznością. A ty? To twój wielki dzień, bracie. Powodzenia, ojcze. What a beautiful day. The weather is perfect for knife throwing practice. But before that, I must show you something, my sons. I've been doing some cleaning up and look what I found. Our old photo album. I'm so proud of you. Here, let's take a look before we start practicing. Ta. Ludzie niech poczekają. Niech popatrzą, jak oglądamy album. Why not? Dobra, szukamy teraz kluczy. Proszę, są klucze. I remember when I first came to the orphanage. That old rural building was full of children of different ages. I couldn't decide which one to adopt. Piłki szukamy. Tu jest jedna, tu jest druga. Jeszcze jedna. Aha, tam to ukryli. Dobrze. W oknie była, no. But then I saw you guys. You were very pure, bright, and got along together so nicely. So I couldn't pick just one of you. Then I decided to adopt all three of you. Jedna, druga i trzecia. And look at us now. We are a true family. I'm so proud of you, my sons. You make my life complete. Cel osiągnięty. Zacznij swój wielki występ. Co ja tu będę robił? Och, jeden z przycisków wypadł. To wypadałoby go poszukać. Tutaj jest, kurczę. Dobra, dawaj. Znajdź noże. Okej. Kendama, uśmiech, gwiazda, kokarda, okulary, kredka, bączek, kwiat, motyl, lizak, pióro i noże. Noże to już są od razu. Jest lizak. Jest pióro. Jest pióro. Co tu jeszcze było? Okulary. Kredka. Bączek. Motyl. Kwiat. Tu jest kredka. Kokarda. Gwiazda. Uśmiech. Gdzie jest uśmiech? Tu jest uśmiech. I... Kendama. Kendamę mieli w bajce Yattaman. A to było dawno temu. Dużo osób pewnie tej bajki nie pamięta. Porzucajmy. Ciach. Why is this knife different from others? I will deal with it later. Oh my god! Father! What happened? It's him! He did it! Co się stało? Co się stało? Znajdźcie zabójcę ojca. A dlaczego ja tutaj siedzę w ogóle? Zbadaj śmierć ojca i dowiecie, nic nie pokazali, tylko... Tylko jak już leżał. Dziwne. Dobra, porozmawiajmy z gliniarzem. Może coś się dowiem więcej. Wake up, Fox. You've got visitors. Witam, bracia.
I can't believe what happened. Why did you do that, Fox? Why? It wasn't me, Alexander. I just... Shut up. I don't want to listen to you. You're a traitor and a murderer. I believe you, Fox. I don't have any proof yet, but I know you didn't kill Father. I will help you. Just give me a little more time. Until then, maybe you can get out of here by yourself. If I remember correctly, behind the bed is a secret passage. Try using it. It's not the first time for me to be in the middle of a problematic situation. I succeeded before, and I will succeed again. Masz rację. Grunt to się nie poddawać. Co my tu mamy? O, precel. Gazeta, kubek, jakiś kod. 1906. Czy to gips domowej roboty? Nie jest zbyt mocnym materiałem. Is this homemade plaster? Może mógłbym się go pozbyć i zobaczyć, co za nim jest. No proszę, jest skrzynka z narzędziami. 1906. Taśma. O, piła to jest? Brzeszczot, co? Brzeszczot. Brakuje tylko uchwytu. Szalik. Szalik może posłużyć. Właśnie. Szalik może posłużyć jako nasz uchwyt. Teraz możemy sobie odciąć ten łańcuch. Jest przejście. Okej. Przeprowadź Foxa na drugi koniec tunelu, mijając wszystkie gniazda. Przez każde gniazdo możesz przejść tylko raz, albo gra się zresetuje. Dobrze. Czyli mam dojść tu. Jestem w tym miejscu. Pyk. Coś takiego by to musiało być. Pójdziemy tutaj górą. Pójdziemy teraz tędy. A, nie było trudne. The police are here. I need to stop them. Muszę ich powstrzymać. Na deskach leży pełno szkła. Tu coś mamy. Przydałaby mi się talina. Potrzebuję tylko czegoś, aby ją odciąć. Policja depcze mi po piętach. Muszę szybko zablokować drzwi. A note for me. Somebody knew that I would come here. Fox. Może ten brat? Ulica Styczniowa 12. Spotkajmy się tam. Dobra, mam rękę. O! Teraz muszę znaleźć jakiś zamiennik. Dobra, daj mi te deski. Deskami sobie chyba zabarykaduję te przejścia, tak? Zobaczymy zaraz. O, właśnie. O to chodziło. Muszę to przemyśleć. Uchwyt. Tu jest jakiś składzik. O, siekiera. Nie mogę jej zabrać. Dobra. Światło ostrzegawcze. Nożyce do żywopłotu są tutaj. Lina do wspinaczki. Lina do wspinaczki. Tu jest. Rękawica. Łańcuch. Rower. To jest motor. Tu jest rower. Puszka. O, jest ten. Światło ostrzegawcze. Tu jest bandaż. A gdzie ta puszka? A tu jest puszka. Szczur. Szpula. Szpula. Albo mi się wydaje, albo ją widziałem gdzieś przed chwilą.
przed chwilą. Tu zegar. Zegar i but. Gdzie jest but? Tu jest but. Nożyce. Dalej się tam dobijają? Mam linę i co teraz? Będę? Połączmy linę z hakiem. Zobaczmy. Dokładnie. Numer 12. Tu jest kolejne miejsce do zwiedzenia. Dobra, zerknijmy może najpierw, co jest w studni. Jest jedna część nożyczek. Nie dosięgnę tego. Tego nie dosięgnę. Podwórko przed magazynem. Zaraz sobie tam pójdziemy. Ulica Styczniowa. To miejsce z notatki. Czyli to będę musiał przeciąć. I tutaj zdobyć klucz. Czyli mogę iść na podwórko. Kiciuś. Chodź tutaj. Nie sięgnę przez te wąskie pręty. Jest zdecydowanie za ciemno, żeby cokolwiek zobaczyć. Potrzebuję światła. Wędkę mam? To nie czas na łowy. Dobra, to zdecydowanie za ciemno. Ułóż płytki tak, aby ukończyć obrazek. To będzie chyba serce. Proszę, są nożyczki. I to wszystko. Ciach, ciach, dawaj tą linę. Przetniemy, zobaczmy, co jest w tym sejfie. Zostałem zmuszony do zrestartowania gry, ponieważ wywaliło mi do tego, do pulpitu, nie wiem dlaczego. Jakiś błąd niekontrolowany w grze się pojawił. Dobrze, zerknijmy. Tutaj brakuje bezpiecznika, dokładnie. Tutaj brakuje bezpiecznika. Ja tu mam zapałki. Zapałki by mogły mi tutaj rozświetlić miejscowe? Chyba nie. A, ja mogę tu wyciągnąć to. Chyba to jest lampa jakaś. Naprawdę myślałem, że to zadziała. No, tak myślałem. A, właśnie tutaj. Proszę. Mamy tak, olej i mamy magnes. Tamta część jest naprawdę ciemna. Nic nie widzę. No dobra, to musimy wrócić tu. Teraz zerknijmy. Bezpiecznik. Ja myślałem, że to będzie lampa. O, i nastała jasność. Zestaw słuchawkowy. Okej. Mam papierowy samolot. Pierwszy samolot. Nie widzę papierowego samolociku. No dobra, to lecimy dalej. Dzbanek do kawy. No dobra, niech będzie, że to jest dzbanek do kawy. Kombinerki. Są tu, tu są. Marmolada. Marmolada. Zjadłby się marmoladę teraz. Kokarda, rękawica. Tu była nić. Nić, tu jest rękawica. Latarnia. Latarka. Klucz. I jabłko, które znajduje się pod kapeluszem. A, jeszcze ten papierowy samolot. Bym sobie zapomniał o nim. Ale nie widzę go. Papierowy samolot, no. To jest mapa. Papierowy samolot.
Tu gazeta jest, ale nie da się z tego zrobić samolotu. Tu jest. W oponie było. W oponie było. Dobra, super. Latarnia. Odpalmy sobie ją. Muszę to przemyśleć. Ta latarnia jest pusta. Olej? Muszę tylko znaleźć ogień. Proszę. Dobra, mamy latarnię, możemy się teraz wrócić i zobaczyć, co jest w tej studni. Klucz. No kurczę. Klucz do tych drzwi pewnie, co? To chyba będzie w ten sposób. Bingo. Magazyn. Alexander, what are you doing here? I'm surprised too, Fox. I can't believe you're both involved in father's murder. Brandon and you will pay. I can promise you that. Alexander, wait. You ran away again. So stubborn sometimes. I must find Brandon. Uratuj Brandona. Dobra, zobaczmy, tu jest deseczka. Potrzebuję klucz do tej walizki. Jest klucz. Zobaczmy, co jest w tej walizce. Dawaj szybciutko. Trzeba ratować Brandona. Ojej, co to jest? Biorę. Tu jest deska. To jest głównie siekiery. Ale gdzie jest trzonek? Deska wejdzie? O! Super. Nie ma żadnych zamków. Będę musiał użyć siły. Dawaj siekierą. Rach, ciach, ciach. Okej. Okay. Pokrętło zaworu. Oh my god! Is that Brandon? Stay still, Brandon! I won't leave you! Okej. Okay. Tu jest jedynka. Jedynka to ma być serce. To jest. Teraz ten. To są poduszki chyba. To ma być 5. 5. Gwiazda ma być 2. To jest wino? Chyba tak. Wino i ostatni. 4. Pasuje. Brandon, what's going on here? Alexander is completely mad. He killed father and now he's trying to set us up. We have to stop him. Go to the circus and find evidence against him. I'll stay here for a while. I feel a little dizzy. No dobrze, jeżeli ci się kręci w głowie, to nie powinienem cię zostawić samego. Jeszcze w takim miejscu. Dźwig trzyma betonowe rury. Nie przejdę, dopóki ich nie przesuną. Tu jest ten zawór, możemy go włożyć. Tak, zerknijmy, co tutaj jest. Bo ja cię kręcę. Kurz do dźwigu. Ile tutaj jego mechanizmu jest? Instrukcja. Ej, dawaj instrukcję. Uruchom dźwig zgodnie z instrukcją i oczyść sobie drogę. Tu jest instrukcja. Pierwsze to przekręcić klucz. Zrobiłem to. Drugie. Coś tam nacisnąć. Pasuje. Drugie, trójka. To zegary. Czyli to. Ile muszę ustawić? Tu ma być... Tak. Tu 50. Super. Trójeczka jest. Czwóreczka. Wciśnięte. Piątka. Teraz mam zrobić piątkę. Coś z tymi zegarami. Ile tu ma być? Tu ma być 5 i 1500. 5 i 1500. Piątka, szóstka. Trzy, o, dół. Strzałki w dół. Ujacie, ile ich tutaj jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i aha, i guziczek. Wejście do cyrku. Okej, okay. Jesteśmy na miejscu. Świetliki są dobrym źródłem światła, jeśli nie ma się innych opcji. Czyli przydałby się jakiś słoiczek, żeby to tam zapakować i mieć jako latarnię. Oczywiście potrzebny jest klucz. Dawaj patyk. Gdzie są ręce? Potrzebuję jakiegoś zbiornika, moneta klauna. Dokładnie, potrzebuję jakiegoś zbiornika. Tu jest ręka, klucz jest tuż poza moim zasięgiem. Mogę to włożyć? Aha, nie mogę, muszę zdobyć od razu trzy klucze. Tutaj coś mamy, młotek? Dwanaście ma być młotków. Jest już 11, jeszcze jeden młotek. Tu jest młotek, no i co? A, szybę mogę rozbić. Nie mogę. Jeśli nie posklejam szkła, roztrzaska się w drobny mak. Tutaj już nic więcej nie ma? To pokaż mi tą mapę. No nic. Tutaj coś trzeba zrobić. Potrzebny jest klucz. Świetliki są dobrym źródłem światła. No to ja już wiem, że są dobrym źródłem światła. Muszę to przemyśleć. No, muszę to przemyśleć. Kurczę. Co teraz? No nie, tutaj nic nie zrobię z tym. A ja tu nie zauważyłem, że mam gałąź, kurczę. No, teraz pasuje. Ta gałąź była tak cienka, że jej nie widziałem. Dobra, mamy tutaj taśmę. Teraz możemy tą szybę posklejać. Myślisz, że to wystarczy? Wystarczy. Mam nadzieję, że nikt nie słyszał. Podwórko cyrkowe, idziemy. Jest słoiczek. Już tutaj widzę. Ten kruk wygląda na głodnego. Co tu jest? Jest ciemno. Tutaj. O, jest ręka. Jest ręka. Co tu się stało? Paletka złamana. Uchwyt rakiety. Nic nie ma za darmo. Dobra, bym może wrócił do tego tutaj pajacyka i włożył mu właśnie ręce. Mamy teraz już... O, żeton automatu. Dobra, żeton do automatu. Możemy zagrać. O kurczę. O kurczę, dobra. To... O, tego nie muszę nawet ruszać. Tak, tutaj mi coś nie pasuje z tym. Ty musisz wejść w tą stronę. No. Żarcie, tak?
To proszę. Mam mi słoik, mam drugi. Mam drugi żeton. Słoik ze świetlikiem. Potrzebuję cztery. Cztery świetliki potrzebuję. Tu były dwa. I tu jest jeden. Okej, czyli mogę wrócić na podwórko. I gdzie to było? Tutaj. Father left a letter for me. Maybe it can save me. Jeden z twoich braci jest kryminalistą. Dam znać, jak tylko się dowiem, który. Either Brandon or Alexander is the criminal. I must find out which one. Kolejna zamknięta skrzynka. Dobra, teraz możemy wrócić do tego klauna dużego. Włożyć te żetony, zobaczmy, co tu jest. Klucz do bramy. Dobra. Trzeba przetransportować niebieską kulkę w niebieskie pole. Czyli to trudne nie będzie. Teraz czerwona kuleczka, pyk. Jest. Jest, jest, jest. Scena cyrkowa. A czekaj, tu już byłem. To jedziemy na tą scenę. Czemu tu jest tak ciemno? Ledwo cokolwiek widać. Tu jest klucz, muszę go jakoś wyjąć. Tylko jak? A jakby tym... Nie, tym się nie da. Klucz do skrzynki. Klucz do skrzynki, co to jest? Muszę to odkręcić. Dobra. Najpierw zobaczmy, co jest w skrzynce. To jest klej? Klej. Na cóż mi klej? Już wiem na co. Proszę. Mam nóż. Mam nóż i nie zawaham się go użyć. O, na przykład do tego. Instrukcja. Umieść bezpieczniki w odpowiednich gniazdach tak, aby ich suma była równa numerowi podanemu między tymi bezpiecznikami. Tu jest nasza legenda. Gdzie to się zaczyna? Tu się zaczyna. Czyli tu ma być 100. Jest. It was you. You killed Alexander too. Yes, Fox. I killed them both. I didn't plan this, but Father found out about my dirty business and tried to warn you guys. He left me no choice. And now I must kill you too, so the police will think that you and Alexander killed each other. This story ends here and now. Instrukcja. Powtarzaj sekwencję ciosów, aby pokonać Brandona. Dawaj. No kurczę, ale teraz wymyślili iskiepury. Ale dostał. I assumed that I'd find you here, but don't worry. I realized that Brandon was a killer. I came here to arrest him. Thank God. I'm glad to hear that. Don't thank me yet. I have a feeling that our roads will cross again. And you'll return the favor. Thank you, Conrad. I will think about it. You can go. And Fox, a piece of advice. With a different profession, you can do so much more. Maybe you're right. Goodbye, Conrad. I w ten piękny sposób nasz bohater został detektywem. Dziękuję wszystkim osobom, które poświęciły swój czas na przeglądanie tej serii, za wszystkie komentarze, za kciukasy, za subskrypcje. Jeszcze raz dziękuję i zapraszam na
inne produkcje. Także do usłyszenia. Bye.